Cześć, witajcie. Testujemy alternator po naprawie z tej renówki. Urządzenie zbudowane kiedyś przeze mnie, już tam kiedyś wspominałem, właśnie oprócz tej dużej opornicy, która tutaj chyba do 40 A potrafi nam obciążyć, czyli imitacja, wiecie, poboru prądu w instalacji, żeby nie tylko na pusto go na luźno go przetestować. Urządzenie bardzo prymitywne, tak jak mówię, silnik 3000 obrotów, przekładnia pasowa na dole. Akumulator, najtańszy miernik z jakiegoś marketu budowlanego, tu większy, nie, lepszy, niepotrzebny, żeby nam napięcie pokazywał i tyle wszystkiego. Przełożenie jest, słuchajcie, na pasek klinowy. Teraz mamy ustawione tak mniej więcej jak bieg jałowy w aucie, mniej więcej oczywiście. Kilkanaście lat już nie używam tego. Kiedyś, wiecie, to było takie popularne, że się we własnym nakrycie, bo się opłacało po prostu te alternatory naprawiać. Dzisiaj to raczej każdy kupuje taki, wiecie, regenerowano nowo chiński albo ze szrotu jakieś tam kilkadziesiąt złotych do stówki i przywozi wam klient. Dlatego czasami jak jest taki dostęp wredny w aucie, to żeby się nie napracować później na darmo, to sobie wiecie, wrzucę, tylko zobaczę, czy cokolwiek się podnosi już. No to pokażemy, jak działa. No i tyle nam wystarczy. Pod obciążeniem też go sprawdzałem. Tam daje radę. Maksymalne obciążenie i chyba spada do 13,9 czy jakoś tak, więc okej, w porządku, możemy śmiało zakładać. Nie martwić się, że nas coś na aucie zaskoczy. Co tam? Co tam, agresorze? Słuchajcie, robi się problem z tym psem. No. Poczuła się jak u siebie i nikt nie ma prawa wstępu tutaj. Punia. Słuchajcie, alternator już siedzi, a możecie sobie popatrzeć właśnie. To jest 2,5. W masterze tak samo. Konstrukcja silnika jest taka sama, czyli tutaj ten karter i typowe wycieki z tego auta. Tyle, że tutaj to cieknie wszędzie po prostu. W tym, co robiłem wcześniej, to raczej tam spod karterów, a tam góra to gdzieś tam jakieś zapocenie, uszczelka pod klawiaturą, a tutaj to po prostu leje się z tego. Dobra, ale my robimy alternator, opuszczamy i sprawdzamy. Co nam wyszło z tego? No i słuchajcie, test ostateczny. Ten 2,5 ma inny troszkę układ tryskowy i on ma już świece żarowe, bo to jest, jak dobrze pamiętam, wtrysk nie bezpośredni, chyba tylko do komory wirowej i tutaj bardzo ważne jest właśnie, żeby te świece zagrzać. Co już w 2,8 nie występuje, tam jest tylko pomieniówka, ona nawet jak nie działa, to on pali bez problemu. A tutaj właśnie trzeba to grzać te świece. Tutaj ten przekaźnik jest jakiś nieoryginalny i on grzeje za długo, ale... No widzicie. Jednak nie. No dobra, zatrybił. No widzicie, obrotomierz nam się dźwiga, a świece sobie będą grzały jeszcze pewnie z pół minuty. Wiem, że jak on jest zimny, to jest całkiem normalne, ale to ja to auto znam i wiem, że tam było coś, jakiś nieoryginalny przekaźnik jest założony i to tak w sumie, no ale to nas w tej chwili nie dotyczy. No ale oczywiście ma też wpływ na alternator, bo on jest obciążony takimi świecami. Za każdym odpaleniem... O, zgasł.
światełka nam świecą, nie pulsują, nic nie mryga. Będzie żył. Będzie pan zadowolony. Słuchajcie, kilka słów wyjaśnienia, bo to tyczy się wczorajszego filmu. Mamy tutaj Audi A4 B6 1.9 motor i widzicie miejsce po turbinie. Turbina przeładowywała i właśnie łapało tego doła takiego. Turbina poszła do regeneracji, było już kombinowane, były próby tam jakiegoś rozruszenia tego to. Raczej w celach diagnostycznych pomagało, ale to z różnym skutkiem. Za pierwszym razem to było powiedzmy pół roku, później ten jeszcze raz powtórzyliśmy temat, już było krócej. No i nie ma co kombinować. Czasami właśnie tak jest z tymi turbinami, że geometria niby nam będzie chodzić lekko, tak jak poza autem, poza ustrojem, a przy obciążeniu coś się tam będzie klinować. Taki przykład z ostatniego czasu, Fiat Stilo bodajże 1.9. Wszystko, słuchajcie, chodziło po zdjęciu gruszki, można było jednym paluszkiem przesuwać, a po spięciu wszystkiego do kupy i na aucie pod obciążeniem turbina ładowała ile mogła w sumie, no i czek wywalało. No i poszło do regeneracji, zrobili i jest ok. Tak samo i tutaj nie będziemy już kombinować, a ja sobie przy okazji patrzę, w jakim stanie jest oczywiście też katalizator. No sprzęt mam taki, powiem wam, że już leciwy. Stąd też i te jakość tego, no wiecie o co chodzi, tego obrazu jest taka sobie. Ale coś tam się da zobaczyć. Widać, że ta siatka jest niezalepiona. Popatrzyłem sobie to pod różnym kątem na to, jak już to jest otworzone. Dobra, dzisiaj klient ma przywieźć turbinkę, będziemy to składać do kupy wszystko, a przy okazji wiadomo, olej no to podstawa przy wymianie turbiny i resztę filtrów też auto dostanie. Ja wam wczoraj właśnie mówiłem, że to auto jest w bardzo fajnym stanie, to nie jest taki typowy strucel. Słuchajcie, wszystko suche, przebieg 300 tysięcy i nic się wam na głowę nie leje, jak wchodzicie pod spód, czyli bardzo, bardzo prawdopodobne, że ten przebieg jest realny. To nie jest takie auto z przebiegiem 180-250 tysięcy, a trzeba wchodzić pod niego z parasolką, bo wszystko się na łeb wam leje, więc są takie auta jeszcze starsze, w bardzo dobrym stanie, tylko jak wcześniej wspomniałem, najzwyczajniej nikt wam tego nie sprzeda, a już na pewno nie za parę groszy, czy tam jakieś super okazje. Nawet jeśli pewnie ktoś by miał takie auto sprzedać, to na pewno w rodzinie lub wśród znajomych znajdzie się amator. Dobra, wymieniam sobie właśnie olej, bo ścieka tam jeszcze na dole, jest wanna podstawiona. Zaraz zalewamy świeżymi płynami, filtr paliwa, kabiny, a przyjedzie turbinka, będziemy mieli wszystko gotowe. Słuchajcie, dzisiaj taka nietypowa sytuacja. Turbina do Audi przyszła, jest już wszystko zrobione, tak jak trzeba, ale nie będzie montażu. Dzisiaj po raz pierwszy od w zasadzie, no można powiedzieć, półtora miesiąca już prawie, od świąt Bożego Narodzenia, od przerwy tej świątecznej, postanowiłem skończyć robotę wcześniej niż zazwyczaj i jest zupełnie widno jeszcze. Jestem w domu, a to ze względu na to, że po prostu mój organizm się zbuntował, powiedział dość. Także dzisiaj tylko zapowiedź tego, że jutro będzie już Audi jeździć. Na pewno wszystko fajnie zrobione. Wszystko, słuchajcie, czyściutkie, piękniutkie, pachnące. Plomby założone, wyregulowane, mam nadzieję, tak jak trzeba. No, a ja mam chwilę po prostu dla siebie, także trzymajcie się ciepło. Na razie, do jutra.